centra naszych miast. Potoki pieszych, setki samochodów. Idealne wręcz miejsce do prowadzenia działań reklamowych. Ale czy z tej sposobności docierania do potencjalnych konsumentów potrafimy należycie skorzystać? Tradycyjny billboard zdaje się przechodzić spory kryzys. Jedno jego oblicze to nadmiar, drugie to pozostawiająca wiele do życzenia estetyka. Times Square – miejsce, skąd popłynęły w świat nowe trendy w reklamie zewnętrznej. Setki diodowych billboardów, a na nich obecni powszechnie najwięksi, najbardziej znani dostawcy dóbr konsumpcyjnych. Feria barw i nieustanna projekcja marzeń adresowana do tych, którzy o tych dobrach marzą. Świat nie odjechał nam jednak na szczęście zbyt daleko. W Polsce niemal co tydzień przybywa nowy billboard diodowy. Za kolorową taflą ekranu kryją się kilometry przewodów, setki złączy i bagatela około 500 000 miniaturowych lampeczek, dzięki którym świat z tej właściwej strony ekranu może zawsze być wielobarwny. Ekranów diodowych w Polsce jest już na tyle dużo, że z powodzeniem tworzyć można ofertę reklamy sieciowej adresowanej do najpoważniejszych reklamodawców. Z badań przeprowadzonych przez Harris Poll w Stanach Zjednoczonych wynika, że odbiorca reklamy diodowej średnio skupia uwagę na przekazywanych na tym nośniku treściach przez 8 sekund. Jest to zatem czterokrotnie dłużej niż średnie oglądanie tradycyjnego billboardu. Pośród stałych zleceniodawców reklamy diodowej jest ponad 150 firm. Indycpol SA już prawie od 2 lat stale korzysta z tego nośnika reklamy. Jeżeli spot reklamowy uwzględnia specyfikę nowego medium, to nawet nie przeszkadza brak fonii. Możliwość animowania obrazu pozwala skierować uwagę odbiorcy na te treści, na których przekazaniu zależy nam najbardziej. Może to być znak firmowy, może to być też produkt. Nie należy wchodzić zbytnio w szczegóły oferty, ważne jest, aby poinformować, gdzie owe szczegóły można znaleźć. Wybór zdaje się być zatem oczywisty. Dioda wypiera upadłe billboardy.